Witamy w kolejnym odcinku 13-okowej audycji rugbowej. Witają Was Krzysztof Ton oraz Łukasz Łucka, popularyzator Rugby League w Polsce. Witam. I Jarosław Konopalski, doświadczony zawodnik Rugby League. Witam. Dziś u nas święto NRL, bo właśnie trwa w tej chwili pierwsza kolejka australijskiej ligi. W momencie, gdy nagrywamy ten odcinek, znamy już pierwszy wynik. Jest to Melbourne Storm z Broncos Brisbane. Wygrany przez Melbourne Storm 22-12. To chyba nie było jakieś zaskoczenie. No nie wydaje mi się, żeby to było duże zaskoczenie, chociaż łatwo znaleźć też takich ludzi, czy tam ekspertów nawet, którzy już by chcieli to Melbourne Storm po prostu pochować. No to już ich czas się skończył, już na pewno w tym sezonie im dobrze nie pójdzie. No jak widać jednak prawdopodobnie nadal będą mocni, może tam Cameron Smith się starzeje, no to nadal potrafi ta drużyna grać naprawdę nieźle. No przy czym trzeba pamiętać, że Brisbane to jest obecnie w fazie przebudowy, mają nowego trenera, zmieniła się spora część składu i no, trochę są niewiadomą. No, część osób twierdzi, że będą walczyć o wysokie pozycje, część osób sugeruje, że mogą nawet nie wejść do ósemki, a jak będzie, no to prawdopodobnie będziemy mogli stwierdzić dopiero po kilku kolejkach nowego sezonu. Właśnie chyba, jeśli chodzi o tego nowego trenera u Broncos, niektórzy eksperci, bo też faktycznie widziałem, że obstawiali w zwycięstwo Broncos. Kolejny mecz to Knights versus Sharks. U Sharksów brakuje dwóch second rowersów w tej chwili. No, Sharks mają swoje problemy. Ich podstawowym kłopotem jest to, że mają przekroczone salary cap i właściwie tuż przed startem ligi musieli jeszcze dokonywać zmian w składzie, pozbywać się zawodników, żeby potem nie płacić żadnych kar, żeby nie mieć odjętych punktów przez ligę. Natomiast no, drużyna jest mocna na papierze, hit transferowy na pewno Sean Johnson z New Zealand Warriors dołączył przed sezonem właśnie do Sharksów. No, myślę, że to też będzie drużyna na pierwszą ósemkę, natomiast jak wysoko, no to jeszcze zobaczymy. To problemy kadrowe na pewno im nie pomogą teraz na początku sezonu. Z kolei Knights, no, wydaje mi się, że wykonają w tym sezonie krok do przodu. Jest to drużyna w miarę konsekwentnie budowana od kilku lat. Właściwie zaczynali od dna, odbili się od tego dna i teraz idą w górę, dokonują ciekawych transferów. Zainteresowanie na pewno w Newcastle jest olbrzymie, olbrzymi popyt na dobre wyniki tamtejszej drużyny Rugby League, także no, liczę, że jednak trochę nawiążą do swoich dawnych sukcesów i nadadzą tej lidze kolorytu. A to jak obstawiacie? Knights czy Sharks? To kto wygra? Ja obstawię Knights. Myślę też, że obydwie drużyny jednak zaliczą w tym roku tą pierwszą ósemkę, ale na mistrzostwo to żadna z nich myślę, że nie ma szans. Jeśli ktoś z nich miał być czarnym koniem, to kogoś bardziej wstawiał, bo są takie dwie drużyny, które mogłyby być tym czarnym koniem, ponieważ one mają potencjał, żeby być gdzieś w czołówce, natomiast raczej nie na pierwsze czy drugie miejsce. No ja myślę, że chyba raczej nie. Patrząc na Knights, oni jakby tak właśnie, tak jak mówiłeś, że tak budują z roku na rok, że już odbili się od tego dna i coś już widać, że coś tam się dzieje i idą w dobrym kierunku. No, bardziej stawiałbym na Knights, jeżeli by się miało coś wydarzyć. Ja też jakoś miałbym wybierać z dwóch, to tak na Knights, ale to nie jest jakieś takie mocne wskazanie. No tak, no, na pewno idą w dobrym kierunku, z tym się zgadzamy, tylko czy to już będzie ten ich rok, czy to jeszcze muszą trochę popracować, no zobaczymy. Kolejny mecz to Sydney Roosters kontra South Sydney Rabbitohs. No, dla mnie osobiście jest to najważniejsze spotkanie tej kolejki. Wielu ekspertów, no bo tutaj nie chciałbym się na swojej opinii jako fana Sydney Roosters opierać, ale wielu ekspertów jednak stawia zdecydowanie na Roosters.
Jarku, może... jako kibic Rabbitohs powinieneś się wypowiedzieć. Jeszcze nie wiadomo, jak Wayne Bennett działa w Rabbitohs. Co tam się dzieje? No bo jeszcze, no, jeden mecz jest za nimi, wygrany przeciwko St. George. No nie wiem, no myślę, że Rabbitohs jednak będą w tej pierwszej ósemce. No z tym mistrzostwem to raczej no ciężko powiedzieć, chociaż są szanse, no z tego względu, że no dobry trener, no jeden z wybitniejszych trenerów, Van Aerel, będzie prowadził tą drużynę, to może wszystko się zdarzyć. No Roosters, no silny zespół, no z szansami na mistrzostwo, ale no dwa razy z rzędu, no nie wiadomo, czy to się uda. A w derbach teraz wszystko może się zdarzyć, ale stawiam oczywiście na Rabbitohs. No ja tutaj gdzieś czytałem takie opinie, że Sydney Roosters no, w tym roku mogą być jeszcze lepsi niż byli w zeszłym roku, także kto wie, może drugi raz z rzędu uda się zdobyć mistrzostwo. To na pewno nie będzie łatwe, żeby zdobyć drugie mistrzostwo z rzędu, natomiast ja myślę, że akurat Roosters w tym sezonie mają dużą szansę. Są zdecydowanie jednym z głównych faworytów do mistrzostwa. Na papierze prezentują się bardzo, bardzo mocno, natomiast no, w trakcie sezonu może to się różnie potoczyć. Oczywiście są kontuzje, różne kryzysy, tak. Ale zdecydowanie no, tam cel jest jednak, żeby zdobyć mistrzostwo. I no, to byłoby na pewno bardzo duża sprawa, bo to zdaje mi się, że już od ponad 20 lat żadna drużyna nie zdobyła mistrzostwa dwa razy z rzędu. Chyba od czasów Brisbane Broncos, więc no, to by na pewno zapisali się w historii NRL. Może martwić transfer Blake'a Fergusona, ale myślę, że jest tam tylu zawodników, którzy mogą go zastąpić, że nie odczują tego zbyt mocno. No, tutaj na pewno chodziło o to, żeby zwolnić trochę miejsca w salary cap, ponieważ no, Blake Ferguson to jedna z gwiazd ligi i pewnie zarabiał bardzo dobrze, a chciał jeszcze więcej. Natomiast no, na tym polega odpowiednie zarządzanie klubem Van Aerel, żeby w tym salary cap się zmieścić i zebrać jak najsilniejszą ekipę w ramach tych ograniczeń finansowych. No dobrze, to skoro jesteśmy przy Blake'u Fergusonie, to może przejdźmy do meczu, w którym on wystąpi, bo przeniósł się do Parramatta Eels, a oni grają z Panterami. I to jest, no to jest konik chyba Łukasza, tak? Jakbyś coś opowiedział, jak ty widzisz tutaj ten mecz. No to jest dosyć ciekawe z tego względu, że dwa tygodnie temu Parramatta grała mecz sparingowy właśnie z Panthers, zresztą na tym samym stadionie, właśnie w Penrith, i Parramatta wygrała 20-0. Więc no, oczywiście jeżeli takim wynikiem zakończy się niedzielne spotkanie, to będę zadowolony z tego. A pamiętasz, jak się w to wpasował Blake Ferguson, czy grał w ogóle w tym meczu? Tak, grał w tym meczu. No i ja myślę, że będzie, no, będzie wielkim wzmocnieniem, bo Parramatta w tym sezonie nie dokonała wielu wzmocnień, natomiast no, są to takie wzmocnienia konkretne. I no, sądzę, że może być tylko lepiej w porównaniu z zeszłym rokiem. No już tak, niżej spaść to się nie jest, da. Tak, to nie jest wysoko postawiona poprzeczka. Ale no, czy Parramatta ma szansę, żeby wejść do pierwszej ósemki, no to no nie wiem, czy bym postawił na to pieniądze, natomiast... No, oby zaczęli grać równo i nie trzymali się tam tego dołu tabeli. Tak, no to jest drużyna, która potrafi zagrać świetny mecz i potrafi zagrać beznadziejny mecz. No jeżeli będą grali swoje, tak jak chociażby 2 czy 3 lata temu, no to wtedy jak najbardziej mają szansę, żeby pokazać się z dobrej strony. No ale jeżeli wpadną w dołek, no to już będzie ciężko im się z tego wygrzebać. No pocieszające jest to, że w tym sezonie, no ja widzę przynajmniej ze 2-3 drużyny, które są słabsze od Parramatty, więc może kolejnej drewnianej łyżki nie będzie. No jeszcze można powiedzieć na temat Penrith, no próbowali coś zrobić,
w kierunku mistrzostwa, no ale coś jednak nie wychodzi i w tym sezonie może być już trudniej i może się okazać, że nawet nie będą w tej ósemce, także chociaż to jest też nie wiadomo. No Panthers mają naprawdę mocną ekipę, ale ta porażka z Paramatą, na którą za bardzo nikt nie stawia właściwie w końcowej fazie przygotowań do nowego sezonu, no to był taki trochę też dzwonek alarmowy, ponieważ no jak to drużyna typowana nawet przez niektórych do pierwszej czwórki nagle przegrywa z najsłabszą drużyną poprzedniego sezonu. Ale natomiast jak w jakiej faktycznie są formie, no to pewnie pokaże dopiero ten mecz już ligowy, no bo co innego sparingi, a co innego faktyczne mecze o stawkę. Ale Penrith no, mają mocną drużynę, mają młodą drużynę i rozwijają się z sezonu na sezon, ale no, te też zdarza im się zadławić w niespodziewanym momencie. No, na pewno warto obserwować, jak sobie będą radzili. Weźmy kolejny mecz, to jest Warriors kontra Bulldogs. Jeżeli miałbym stawiać, to jest bitwa na dnie. Są dwie drużyny, które mają duże, duże szanse, żeby wyprzedzić Paramatę w walce o drewnianą łyżkę. Właśnie też tak myślałem nad tymi dwoma. Bulldogs w zeszłym sezonie nisko na drabinie byli, ale w wynikach nie byli aż tak bardzo słabi. No, myślę, że ich pozycja w tabeli odzwierciedlała ich po prostu, ich grę. Natomiast no, tam nie ma zbyt dużo przesłanek, żeby liczyć, że w tym sezonie będzie lepiej. Na pewno kibice mają nadzieję, że wszystko się odmieni i będzie fajnie, ale to jest raczej drużyna, która dopiero zaczyna swoją odbudowę i w tym sezonie nie sądzę, żeby byli w stanie zwojować coś więcej niż jakieś miejsca od 12 do 16. Ja mam tutaj taką ściągę i widzę, że większość ekspertów jednak stawia na Warriors. Którzy też bardzo mocno się osłabili przed tym sezonem, ponieważ opuściła ich właściwie największa gwiazda. Taki też symbol tej drużyny, jeszcze właściwie już w ramach przygotowań do nowego sezonu, jak prezentowali nowe koszulki, no to oczywiście promował je Sean Johnson, a potem nagle okazało się, że rozwiązano z nim kontrakt i Sean Johnson odnalazł się parę dni później w Cronulla Sharks. Jest część osób, część jakichś ekspertów, która twierdzi, że to im wyjdzie na dobre, że ten Sean Johnson to faktycznie bardzo dobry zawodnik, ale nie był w stanie pociągnąć Warriorsów do sukcesów. No, trudno się z tym faktem kłócić, natomiast czy obecny skład bez Seana Johnsona jest mocniejszy niż z Seanem Johnsonem, no to też jest kwestia dyskusyjna. Kolejny mecz to Cowboys kontra Dragons. No tutaj myślę, że też jest dość... No nie można tak jednoznacznie chyba określić, kto to wygra. Ja bym stawiał troszeczkę może bardziej na Cowboys. No, Dragons mają duże ambicje w tym sezonie i z pewnością oni będą chcieli być w pierwszej ósemce. W Cowboys no, po nieudanym poprzednim sezonie, no to ta presja jest myślę, że mniejsza, natomiast sądzę, że będzie to drużyna lepsza niż w 2018 roku. Ale no, na co ich faktycznie stać, no to też trzeba będzie poczekać kilka kolejek. Sądzę, że na tle Dragons, jeżeli wypadną dobrze, jeżeli wygrają, no to znaczy, że mają szansę walczyć o to miejsce w finałach. Titans kontra Riders. No i tutaj w mojej opinii bardziej prawdopodobne, że wygrają Titans. Titans no to jest drużyna, która od lat ma swoje problemy i regularnie zawodzi swoich kibiców.
No a Riders z kolei, no, był taki moment 2-3 lata temu, kiedy wydawało się, że to będzie naprawdę ekipa z czołówki, że budują tam bardzo rozsądnie skład i wreszcie ten zasłużony klub będzie walczył o jakieś wyższe cele, natomiast no, poprzedni sezon był dużym zawodem. Też no, nie wydaje mi się, żeby w tym sezonie jakoś mieli szanse zbyt duże, żeby poszło im lepiej. No ale Titans też raczej do faworytów nie należą, więc to myślę, że trzeba bardziej to będzie taki mecz dwóch średniaków, którzy przy sprzyjających okolicznościach mogą powalczyć o ósemkę w przypadku Titans lub w mniej sprzyjających okolicznościach mogą raczej powalczyć o drewnianą łyżkę w przypadku Riders. Ja myślę tak samo, że obydwie drużyny, tak, druga ósemka jednak. Dobrze. W takim razie co powiecie o spotkaniu West Tigers kontra Sea Eagles? Znaczy, no, ja mam nadzieję, że Sea Eagles nadal będą słabi i nadal będą przegrywać większość meczów. Mam nadzieję, że Paramata znowu im skopie tyłki. No i wszystkie drużyny inne również. Więc zaczynając już od West Tigers, życzę im, żeby wygrali z Manly bardzo wysoko. Czyli nie jesteś fanem Sea Eagles. To jest taka zasada, że w Australii zawsze kibicujesz dwóm drużynom. Swojej drużynie ulubionej oraz drużynie, która gra przeciwko Manly. Manly, no, West Tigers tak samo, myślę, że nie pokażą zbytnio nic wiele dobrego w tym sezonie i uplasują się w drugiej ósemce. Także... z tej dwójki, jeżeli ktoś miałby mieć szansę wejść do pierwszej ósemki, to bym stawiał, że jednak na West Tigers, natomiast to będzie dla nich bardzo, bardzo ciężkie wyzwanie. No, oni mają paru dobrych zawodników, mają naprawdę nazwiska w składzie, tylko że no, to są już takie trochę nazwiska przebrzmiałe, można powiedzieć. Już zawodnicy, którzy najlepsze lata mają za sobą, no, co nie znaczy, że należy ich skreślać, ponieważ jeszcze takie anerelowe dziadki, czyli zawodnicy parę lat po 30, no, to te też mogą z siebie wykrzesać sporo i szczególnie dać drużynie to niezbędne doświadczenie w kluczowych momentach. No to zachęcamy Państwa do obejrzenia meczów, jeśli będziecie mieli możliwość, no bo jednak Liga NRL to spora dawka dobrego sportu. A my się teraz przenosimy na drugą stronę naszej kuli ziemskiej, do ligi zwanej Super League. I tutaj Jarek oczywiście śledzi dla nas rozgrywki i powie nam, co tam ciekawego się dzieje. No, w Super League prowadzi St. Helens bez porażki. Na drugim miejscu Castleford, trzeci jest Warrington. Obie drużyny mają po jednej porażce. Następnie na czwartym miejscu, no, takim lekkim zaskoczeniem jest Salford. Mają cztery mecze wygrane, dwa przegrane. Posłużę ci przerwę, ale to dla mnie właśnie byłoby dosyć śmieszne, jeżeli Salford teraz bez już Marwana Kukasza na pokładzie byłoby w stanie gdzieś tam zakręcić się w playoffach. Następnie jest Hull na piątym miejscu, trzy mecze wygrane, dwie porażki. Szósty jest Hull KR, trzy mecze wygrane, trzy porażki. Siódmy Wakefield, dwa mecze wygrane. Ósmy Catalan, dwa mecze wygrane. Dziewiąty London, dwa mecze wygrane. No i tabele zamykają takie tuzy Super League jak Wigan na 10 miejscu z jednym zwycięstwem. Na 11 miejscu Leeds Rhinos z jednym zwycięstwem. No i ostatni Huddersfield także z jednym zwycięstwem.
Tutaj należy wspomnieć o tym, że Wigan Warriors i Leeds Rhinos to są dwie drużyny, które właściwie nieprzerwanie od kilku dobrych lat sobie właściwie zawłaszczyły tą Super League, a wygrywała albo jedna, albo druga, z jednym wyjątkiem, kiedy to w 2014 roku wygrało St. Helens. Więc to, że znajdują się obydwie te drużyny na dnie tabeli, jest, myślę, bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich kibiców Super League, dla wszystkich kibiców Rugby League, bo jest szansa, że wreszcie jakaś inna drużyna powalczy o tytuł. No też z drugiej strony jeszcze bym ich całkiem nie skreślał, ponieważ no, tamte różnice punktowe nie są na tyle duże, żeby się nie dało ich odrobić i gdzieś jednak do tych playoffów w ostatniej chwili się załapać. Ale no, raczej tendencja jest taka, że te drużyny nie zaczęły sezonu zbyt dobrze. Obydwie są w fazie przebudowy i prawdopodobnie takie kluby, które kręcą się na dobrych pozycjach od paru dobrych lat, jak chociażby Castleford czy Warrington, będą miały wreszcie szansę, żeby przerwać ten cykl zwycięstw kilku drużyn, no bo oprócz Leeds i Wigan, no to od początku Super League, czyli już od ponad 20 lat, no to wygrywało jeszcze tylko St. Helens i Bradford Bulls. A w poprzednich odcinkach wspominaliśmy też, że ciekawie się dzieje w Lidze Championship, także myślę, że teraz też posłuchajmy, o co tam chodzi, jak wygląda sytuacja. No po ostatniej kolejce no już nie ma drużyny niepokonanej. Toulouse wygrało z Toronto pewnie, ale Toronto pozostaje dalej na pierwszym miejscu z jedną porażką, drugie jest Sheffield także z jedną porażką i York także z jedną porażką. Na czwartym miejscu jest Toulouse, na piątym Halifax. Obydwa zespoły z czterema wygranymi. Szósty jest Featherstone, siódmy Lee, ósmy Bradford. No wszystkie te drużyny mają po trzy zwycięstwa. Na dalszych miejscach tabeli jest na dziewiątym Dewsbury, na dziesiątym Barrow, na jedenastym Batley, na dwunastym Rochdale, na 13 Swinton, no i tabelę zamyka Widnes z minus 4 punktami, chociaż mają już wygrane 4 mecze. Tak, gdyby nie te odjęte punkty, to Widnes by się znajdowało gdzieś na trzecim, czwartym miejscu. No tak, i też warto zwrócić uwagę, że zarówno Sheffield, jak i York City Knights, drużyny z drugiego, trzeciego miejsca, mają o jeden mecz rozegrany mniej niż Toronto Wolfpack i one w przypadku zwycięstw mogłyby już w tym momencie wskoczyć na pierwszą pozycję w tabeli dzięki lepszemu bilansowi małych punktów. 46-16 Toulouse wygrało z Toronto, do przerwy było 6-16 dla Toronto. Co tam się stało w tej przerwie? Można się zastanawiać tylko, bo to jest niesamowite, że jedna pierwsza połowa była 6-16, a druga 40-0. Ja myślałem, że jakaś czerwona kartka tam wpadła, ale jednak nic takiego nie miało miejsca, także nie wiem co to się stało. Nie wiem, takie rzeczy to chyba tylko na reklamach jakichś batoników. Tak, no trener Toulouse albo czymś poczęstował swoich zawodników, albo po prostu takich potrafił zmobilizować, że wyszli i no, rozbili tego faworyta murowanego, jakim jednak jest Toronto. Na koniec mamy jeszcze bardzo dobrą wiadomość, ponieważ no, nazwijmy to rozgrywki. Może tak, gra Rugby League wraca też na boiska w Polsce. Już za 2 tygodnie będzie można zobaczyć w Łodzi na stadionie KS Budowlanych 31 marca o 12:00. Zapiszcie sobie tę datę. Będzie taki mecz pokazowy Bieli kontra Czerwoni. To nie jest mecz pomiędzy dwoma konkretnymi drużynami, to będą zawodnicy z różnych drużyn podzieleni właśnie na takie
dwie drużyny. I tutaj też informacja dla tych, którzy by chcieli zagrać w Rugby League, że jest to właśnie mecz stworzony dla nich. Każdy, kto potrafi grać w rugby jakiekolwiek, może się zgłosić. Dostanie też od organizatorów informacje, jakieś poradniki, instruktaże na temat gry i zasad Rugby League. No i w ten dzień może przyjść też z nami pograć, tylko no, wymagana jest wcześniejsza rejestracja, należy wysłać e-mail, ale jakby o takie szczegóły to już odeślę do fanpage'u Polska Rugby 13 na Facebooku. Także przypominam jeszcze raz, za dwa tygodnie, 31 mecz biali kontra czerwony, normalny trzynastkowy mecz. A na dziś to już wszystko. Dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki, do usłyszenia.